Dzisiaj razem z chłopakami zobaczymy mój Instagram, zobaczymy co kiedyś wrzucałem i się trochę tego boję, ponieważ wrzucałem mnóstwo nagrań, jakichś filmików i tak dalej. Nagrywanie ze SKKF-em jest jak prasowanie. Zanim się żelazko nagrzeje, musisz czekać 5 godzin. Zobaczmy pierwsze nagranie na moim Instagramie 2013. O, gościu! Kurde. To 6 lat temu. No. Ja się wtedy Instagramowałem, wiem. A ty mikser wtedy żyłeś? Byłeś na świecie 6 lat temu? A nie, no miałeś 13 lat. A, miałem 13 lat. A ja miałem wtedy 18. Tak? No. Jego, to ty jesteś już dziadzia taki trochę. Hej, obrazek. No. Zumiarze. O, to jest przy moim domu. Przy moim bloku w zasadzie, takie jeziorko. O, i proszę, i nagrałem po prostu jak pies popłynął po patyk. I tak się zaczęło wszystko w moim życiu. I uwaga, to jest najlepsze, bo moja kariera Instagramowicza zaczęła się od tego, że byłem dobry w hashtagach. Hashtag kaloryfer, hashtag przystojniak, hashtag holiday, hashtag miam, hashtag lata, hashtag water, wakacje, dog, funny. Co to jest śmiesznego, co funny. To dajcie pauzę. Po przerwie jesteśmy gotowi. Tak, po przerwie i dobra, lecimy dalej. Niektóre przeminę, bo mam tutaj swoje grafiki, które tworzyłem, komputerowe. Mam, jest też, nie wiem czemu, zdjęcie kumpla wrzuciłem albo kolejnego kumpla, jak do psa podchodzi. Ale jest na przykład zdjęcie butów. Po prostu trampki. Kupiłem sobie w H&M za 2 dyszki. I zobaczcie, jaki tutaj jest syf na to zdjęcie, ale zrobiłem artystyczne zdjęcie buty. Artystyczna, no. I znowu hashtagi design, fashion, polish boy, przedniałeś masakrę, co ja wrzucałem. I jest moje pierwsze zdjęcie na Instagramie, uwaga, Instagram prowadzony od 13... July to jest lipiec? Chyba tak. Instagram prowadzony od 10 lipca i dopiero po 8 dniach wstawiłem swoje zdjęcie. Z gór. Ale kurde, tutaj tak jak na tych filmach, co oglądasz, nie wyglądałeś, kurde, aż tak młodo, to tutaj serio wyglądasz jak taki dzieciaczek. No, taki bobasek też. Darcik, proszę, może. Aż tak fashion, słońce, zachód, darmówko bezki do stópki. Jak ja wyrywałem na swoim Instagramie ludzi na stópki. No tylko, że stópki to są takie, no. No, można powiedzieć, że tutaj pierwsze flowki były łapane na stópki. I na brzuszek. Bo stary, popatrz, już tutaj 8 sierpień i brzuszek wyeksponowany, co prawda pępek, taty w ogóle nie ma, ale wtedy przynajmniej to jeszcze był taki brzuch płaski, bo teraz to już jest wypukły. No, nie no, u mnie też jak ostatnio z formą słabo, więc możemy razem robić tak, bo to jest brzuch 3D. O wiele fajniejszy, bo go widać i wiesz, czuć. No. Dobra, tutaj jakieś konie, też nie ja, tutaj jest jakiś Pinokio sobie zrobiłem zdjęcie, popatrzcie jaki w ogóle młody. Zawsze jak mi coś rosło, jakiś zaraz czy coś, to dam brwia. Nie, i prawie miałam monobrew. Musiałam po prostu regulować, uważać na to. No kolejne zdjęcia psa, kolejne zdjęcia psa. Zaprowadzić cię chcę w piękne, czarowne miejsca, bo na spacer przyszedł. O, pytałeś o Dragon Ball. Kamehameha! Patrz na to, o. Wkurzony, koszulka, ucieszony. A jaką najbardziej postać lubię z Dragon Ball? Son Gohan. Son Gohan, bo ja Vegeta. Vegeta, bo on taki mały zawsze. Taki wkurzający, ale w pewnym momencie miał przemianę. O, gra taka piocha, później naleciała. Tutaj z basenu. Gohan to był syn Songa. Popatrzcie, jaki w ogóle kiedyś byłem chudziutki. No kurde, koszulka z Visa. A teraz ubiorę sobie XL-kę i ona mnie opina, jak gdyby to był jakiś sportowa ten. Patrzcie, to jest w ogóle dobre, bo sobie zrobiłem spodnie z bluzy. Czajcie to? To jest bluza. Ja sobie ją tak owinąłem. Widzę, że też projektowane. O, sikoreczki. Ma lipy. I to proszę bardzo, tak chodziłem do szkółki ubrany, koszula i tak dalej. Stylowy chłopak. Raz poszedłem, cyknąłem zdjęcie, żeby ludzie myśleli, że tak jest. No tak to na co dzień to jakieś brudne ciuchy, jakieś spodenki, coś tam było. Ale popatrzcie, jak w ogóle się zmieniłem, nie? Inny człowiek. Inny. Teraz Ale teraz jeszcze bardziej przystojniejszy, jeszcze bardziej wysportowany. Teraz doszła taka masywność, męskość. Taka męskość, no. O, a tutaj pierwszy raz pokazałem swoją armatę. Armaty tutaj jak z pieskiem sobie leżałem. O, moje pierwsze koszulki, wtedy już wchodził merch. Tutaj miniaturkę jakąś zrobiłem do Outlasta. Kto pamięta Outlasta, niech napisze komentarz. Nie grałeś nigdy? A lubisz gry horror?
No, Quake'a lubię. Ale to nie jest horror. Ale taki horror, taki horror, horror, że coś ci wyskakuje. No nie, jakoś nie wiem. Może lubię, jak to się dzieje. O, no to ci kiedyś pokażę. Ale o, to jest dobre, weź nagraj z minimajkiem, no, jak reaguje na horrory. Mam to... Masz się tutaj, jaki młody. Ha. Kiedyś był awatar na moim kanale. Cyk. Główka jak teraz... moja stopa. Tu już powoli dorastałem, Minecrafty się rozwijały. Tutaj przed nagraniem coveru sznurki władzy, to ja. Ale ty jesteś podobny w miarę do siebie, nie? Tak, tutaj jesteś bardziej podobny do Cypriana tutaj jesteś podobny. Bez kitu. Stary, tu wyglądasz jak Cyprian. Jak byłem młodszy, wyglądam jak Cyprian, tak jak Cyprian dorośnie będzie tak wyglądał. Zazdroszczę cię. O, ty swoje życie. Ale oczywiście jestem Jasiu. Daj okejkę. Proszę bardzo, jak się to wszystko rozwijało, jakieś fanarty wlatywały, koledzy z liceum, bo tu już byłem w liceum. O Jezu, wyglądam jak dziecko. Z podstawówki, co nie? Dokładnie, wyglądam jak dziecko z podstawówki, a ja wtedy miałem już chyba 17 albo 16 lat. O, tutaj z pieskiem jakieś rzeczy, różne nagrania, aż się boję, co to są za nagrania, może przemieńmy. You're beautiful, kebab. You're beautiful. Jedz mnie. Ale miałeś głosik. Jeszcze mutacji wtedy nie było. I zrobiłem sobie zdjęcie, jak jem kebaba. To jest to jest koza. To jej każde zdjęcie ma jakąś fajną historię do niego napisaną. I tu się zastanawialiśmy właśnie, bo jak scrollowaliśmy na dół, to ja patrzę... Przecież wszystkie zdjęcia są takie same. Ale nic bardziej mylnego. Każde zdjęcie jest czymś innym, bo każde zdjęcie ma jakiegoś inne zwierzę za sobą. To jest orzeł. Na tym to polega. Na tym to polega, że każde zdjęcie jest po prostu zo. Diabeł tkwi w szczegółach. To była po prostu wycieczka instagramowa po zo. Tu masz geparda. Elegancko. Na pierwszy widok nie widzisz tego geparda. Ciekawie mnie, ty dodawałeś te zdjęcia jednego dnia? Aż zobaczę. Tak. Poszedł po prostu spam. Ale tutaj, z wielbłądem. Ale to robiłeś kontentu, nie? Stary. Powoli to rosło i tutaj pierwszy meetup. I też z każdym youtuberem zdjęcie, z każdym youtuberem selfie. Cybermarian. Tutaj pisali, że jest młodszym bratem Cybermariana. Moje pierwsze zdjęcie z Sylwią. Popatrzcie, no miała taką grzywkę. Ale widzę, że zarywałem, bo tak blisko nie jestem. O, tak, no już coś chyba było grane. Trochę było, trochę. Już było. Chyba próbowałeś jakieś te refery tam wykonać. Jest magia Y. Magia Y. Popatrzcie, o, Rembuś. Bo se skaczę, jakiś wyjazd do Berlinu. Jak ja się zmieniałem na przestrzeni lat. Tutaj coraz bardziej jakby staje się dorosłym, ale dalej. No nie jest to liceum, ja tylko bardziej gimnazjum. No zachowanie każdego licealisty, takie... jakby malowanie sobie po twarzy marki. I mój pierwszy występ w Brawo. Co lubi, co go wkurza. No byłem nawet na okładce Brawo. A moje pierwsze było, co lubi, co go wkurza, 10 pytań do gwiazdy YouTube'a. Jay Dabrowski. No i to jest wyróżnienie fajne. O, z mamiczko, popatrzcie, kiedyś mamiczko wyglądało. Ja też chciałbym kiedyś patycyknąć. Pozdrawiam, mamiczko. Pozdrawiamy ciebie oczywiście, mamiko. Pozdrawiam. I pamiętam, jak mamiko wpadła, to mamiko miała kontakt kiedyś z aktorem z Breaking Bad. Naprawdę, to jest aktor z Breaking Bad i rozmawialiśmy przez Skype'a z nim. O kurde. Z takim aktorem trzecioplanowym, ale który miał tam dłuższy epizod, nie? I tu wszystko się popatrz, jak tu już powoli dorastałem i zaraz się będzie przeprowadzka do Warszawy z Legnicy, a to już było. To był już dla mnie przeskok ogromny. I Torek, mój kumpel, który miał długie włosy jeszcze wtedy. Miała wtedy długie włosy, teraz na pomadę sobie takie krótkie zaczesuje na bok. O, i kolejne zdjęcie z Sylwią spotkanie, popatrzcie. No mega, to jest 2015, 23 stycznia. No, ale mega się zmieniliście, no. Proszę bardzo, jak to już zaczyna się powoli zmieniać. O, i tu ja z 2015 roku. I tu już się zaczęła przeprowadzka do Warszawy. Widzę, że wszystko jest jakieś tam siłownia. Raz wyskoczyłem, porobiłem zdjęć za kilka właśnie... miesięcy. Na kilka miesięcy i potem tylko wrzucałem regularnie. Raz wyskoczyłem, ale internet wie, że trenowałem pół roku. Dokładnie. To zostało na Instagram. Patrz, jako kiedyś się miało w miarę klatę. No, po prostu dobrze światło padło od góry, zrobiłem szybko zdjęcie, taktyczny dzień tak zwany. I tu z moimi braćmi. Zobaczcie, jak wyglądają. Ile masz braci? No, trzech braci mam. I tu ja. Właśnie, wtedy wyglądałem jak taki młody kuderle. No, taki młodziak. Taki young boy. Tak, to, ale taka wykałaczka trochę, a teraz? To solidny korzeń, solidny to. Jesteś potężny, no. Nie, to tak od ten. Cyk. To jest to. Prawdziwy cik.
nie szczepionkę. Tutaj w radiu jak pracowałem, proszę bardzo, jaki tort dostałem kiedyś. Jaki ucieszony z tobą, no, na urodzinki. Ty, w ogóle musicie wpaść do mnie na urodzinki. Kiedy robisz? 29 września. No, musimy wpaść, musimy ty, gościu, ja wtedy będę mógł już imprezować, więc wpadam. No to mamy, moi drodzy, zatem jeśli chcecie kolejny odcinek z taką cudowną ekipą, to zostawcie ile łapek w górę? No myślę, że, no nie wiem ile w sumie. 10 tysięcy. 10 tysięcy. A niech zaszaleją. 10 tysięcy. Dzięki wam chłopaki za to, że u mnie wystąpiliście. Dzięki wielkie za obejrzenie, za subskrybowanie, lajkowanie. Wpadajcie do chłopaków. Ucałujcie całą rodzinkę, ja już za wami tęsknię. Serwus.